Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do zapoznania się z najnowszym odcinkiem. Historia, o której dziś opowiem, naprawdę mrozi krew w żyłach i myślę, że na długo zapadnie w Waszej pamięci. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie proszę kanał, zostawcie też łapkę w górę oraz komentarz, a jeśli macie ochotę, możecie również wesprzeć mnie na Patronite, co bardzo pomoże w dalszym rozwoju kanału. Breck Bednar urodził się 17 marca 1999 roku. Jego rodzicami byli Lorraine LaFave oraz Barry Bednar i pochodzili oni ze Stanów Zjednoczonych, dokładniej ze stanu Michigan. Rodzice Brecka przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii w 1996 roku. Chłopiec przyszedł na świat 3 lata po tej przeprowadzce i był bardzo długo wyczekiwanym dzieckiem. Jego rodzice wiele lat starali się o dziecko. Był pierwszym i naprawdę niezwykle wyczekiwanym potomkiem. Jak mówi jego mama, był prawdziwym cudem, dzięki któremu została wreszcie mamą. Jego imię, Breck, zostało mu nadane na pamiątkę miasta Breckenridge w stanie Colorado, gdzie jego rodzice się poznali. W 2001 roku parze urodziły się trojaczki, dwie dziewczynki oraz chłopiec, i dzieciom nadano imiona Chloe, Carly i Sebastian. Rodzina mieszkała w Caterham w hrabstwie Surrey, około 30 km na południe od Londynu. W 2008 roku para rozwiodła się. Dzieci mieszkały z matką, jednak cały czas miały również bardzo dobry kontakt ze swoim ojcem. Dzieci regularnie odwiedzały swojego tatę zarówno w weekendy, jak i w czasie ferii. Spędzały również z nim część letnich wakacji. Ojciec pracował w firmie, która zajmowała się handlem ropą naftową i był człowiekiem sukcesu. Bardzo ciężko pracował, dbał o finanse swojej rodziny i podobno był, a może nawet nadal jest, milionerem. Mama natomiast pracowała w szkole jako pomoc nauczycielska. Breck był opisywany jako bardzo inteligentny i zdolny uczeń. Miał znakomite oceny, wszechstronne zainteresowania. Interesował się przede wszystkim przedmiotami ścisłymi, a także informatyką, techniką, ale i w innych dziedzinach radził sobie znakomicie. Był uczniem szkoły w Red Hill. Chłopiec bardzo lubił grać w gry komputerowe i wraz z kilkoma kolegami grał również w sieci. Jego partnerzy w grze byli kolegami, których znał z kościoła, do którego uczęszczał. Jednak po pewnym czasie dołączył do nich też inny chłopak, którego nie znali. Pozostała grupa uczęszczała do kościoła świętego Jana Ewangelisty i była to parafia anglikańska w ich miasteczku i chłopcy znali się właśnie z kościoła. Był rok 2013, Breck miał 14 lat, podobnie jak jego koledzy. Chłopak, który z nimi grał, ten, który nie należał do kościoła, był od nich o kilka lat starszy, miał 18 lat. Ale jak to się jednak stało, że 18-letni Louis, bo tak miał na imię, dołączył do Brecka i jego kolegów? Otóż serwer, na którym grali chłopcy, należał właśnie do Louisa i 18-latek po prostu dołączył do grupy przyjaciół i zaczął z nimi nie tylko grać, ale też bardzo dużo rozmawiali ze sobą, próbując też się poznać. I do komunikacji używali komunikatora TeamSpeak. Louis Daines, bo tak nazywał się 18-latek, bardzo szybko stał się dla pozostałych chłopców autorytetem. Był od nich o 4 lata starszy, bardzo dobrze znał się na grach, miał dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym temacie. Poza tym kupował dla swojej grupy gry dostępne od 18 lat i grał w nie ze swoimi 14-letnimi kolegami. Chłopcom
bardzo się to podobało, że dzięki nowemu koledze poznanemu w sieci mogą teraz grać w gry, które normalnie byłyby dla nich niedostępne. Chłopcy grali każdego dnia przez kilka godzin. Brek wciąż bardzo dobrze się uczył, dlatego mama nie widziała większego problemu w tym, że syn spędza dużo czasu grając w gry komputerowe. Kiedy jednak dowiedziała się, że poza rówieśnikami Breka, których ona znała w prawdziwym życiu, gra z nimi również starszy chłopak o nieznanej tożsamości, zaczęła się trochę niepokoić. Zapytała syna o dane osobowe tego gracza i wówczas Brek podał mamie zarówno imię, jak i nazwisko tego chłopaka, ale powiedział, że zdjęcie, którym Louis się posługuje, nie jest jego prawdziwym zdjęciem, ponieważ chroni on swoją tożsamość z uwagi na zawód, który wykonuje. Louis powiedział swoim kolegom, że nie może zdradzać prawdziwej tożsamości, ponieważ pracuje dla tajnych służb. Ponadto opowiadał im również o tym, że posiada kilka doskonale prosperujących firm, na których zarabia miliony dolarów. Dolarów, a nie funtów, ponieważ jego firmy miały znajdować się w Stanach Zjednoczonych, a sam Louis twierdził, że posiada apartament w Nowym Jorku. Mamie Breka cała ta historia wydawała się dość nieprawdopodobna. Jednak 14-latkowie początkowo całkowicie wierzyli swojemu starszemu koledze. Louis mieszkał w Grace w Essex. Dom, w którym mieszkał, znajdował się przy ulicy Rosebery Road. Udało mi się zlokalizować ten dom i znajduje się on dokładnie pod numerem 23A przy tej ulicy. Louis nie miał pracy, okłamywał swoich kolegów. Całe dnie spędzał grając w gry komputerowe. Manipulował nastolatkami, którzy przez dłuższy czas nie zdawali sobie z tego sprawy. Opowiadał im o swoich firmach, które prowadzi, i jedna z tych firm miała według niego zajmować się handlem sprzętem komputerowym. Louis w pewnym momencie zaoferował Brekowi pracę w swojej firmie. Powiedział mu, że gdy tylko Brek skończy 18 lat, to będzie mógł dla niego pracować. W rzeczywistości Louis ukończył college na kierunku informatyka, ale był bezrobotny. Jego rodzice rozwiedli się, a gdy Louis Daines miał 11 lat, jego matka porzuciła go i wyjechała na stałe do Egiptu, gdzie zamieszkała ze swoim nowym mężem. Nie wiem, dlaczego nie zajmował się nim ojciec, natomiast informacja na temat matki chłopaka znajduje się w filmie dokumentalnym o Breku. W tym czasie, przypomnę, kiedy Louis miał 11 lat, chłopak trafił do rodziny zastępczej, w której pozostawał do ukończenia 16 roku życia, czyli przez 5 lat przebywał nawet chyba nie w jednej rodzinie, tylko w kilku różnych rodzinach zastępczych przebywał przez ten czas. I gdy skończył 16 lat, jego dziadkowie przekazali mu mieszkanie należące do nich i to właśnie jest to mieszkanie przy Rosebery Road, w którym mieszkał w 2013 roku, kiedy poznał Breka i jego kolegów. W przeszłości Louis zmanipulował już innego chłopca, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Opowiadał temu chłopcu dokładnie te same historie, którymi karmił Breka i jego kolegów. Mówił, że jest bardzo bogaty, że ma kilka firm i zaprosił tego chłopca do siebie. Nastolatek błagał swoich rodziców, by pozwolili mu polecieć do Wielkiej Brytanii, ale oni konsekwentnie odmawiali i kiedy okazało się, że chłopiec nie będzie mógł przylecieć ze Stanów Zjednoczonych, to Louis po prostu zerwał z nim kontakt i wówczas skupił się na Breku, ponieważ Brek mieszkał dużo bliżej i istniało większe prawdopodobieństwo, że uda się tego chłopca całkowicie zmanipulować i namówić na spotkanie. Pierwsze zmiany w zachowaniu swojego syna mama zauważyła na krótko po jego 14 urodzinach, wiosną 2013 roku, ale prawdziwa zmiana zaszła w nim w czasie wakacji. Latem 2013 roku Brek zaczął się zachowywać zupełnie inaczej niż do tej pory. Przestał uczęszczać na zajęcia wojskowe, na które wcześniej chodził bardzo chętnie przez ostatnich kilka lat.
co zresztą było jego wielką pasją. Militaria, wojskowość to była jego pasja. Do tej pory regularnie też chodził do kościoła, jednak pod wpływem Louisa również przestał uczestniczyć w nabożeństwach. Jego zachowanie w stosunku do rodzeństwa, do rodziców, do szkolnych kolegów całkowicie się zmieniło. Grzeczny i dobrze uczący się do tej pory chłopiec stał się nagle zupełnym przeciwieństwem siebie, a mama mówi wręcz, że miała wrażenie, jakby był to zupełnie inny chłopiec. Ta zmiana dotyczyła jednak tylko Breka. Pozostali koledzy, którzy grali z nim i z Louisem, nie zmienili się. Mama Breka była przekonana, że to właśnie Louis ma tak bardzo negatywny wpływ na jej syna. Nie znała go, nie wiedziała, kim właściwie jest i czy naprawdę ma 18 lat. Była natomiast absolutnie przekonana, że chłopak kłamał w kwestii swojej pracy oraz statusu majątkowego. Lorraine zauważyła, że zachowanie Louisa w stosunku do niej również się zmieniło. Początkowo, kiedy kobieta wchodziła do pokoju syna, gdy ten grał i rozmawiał z Louisem, Louis witał się z nią, był też dla niej bardzo uprzejmy. Z czasem jednak zaczął zachowywać się inaczej. Był w stosunku do niej opryskliwy lub w ogóle się do niej nie odzywał. Kobieta była też przerażona tym, jak ten młody mężczyzna manipuluje jej synem i jak Breck w zasadzie z dnia na dzień pod wpływem starszego kolegi zmienia się. Zaniepokojona kobieta postanowiła zadzwonić na policję i zgłosić swoje obawy o syna. Powiedziała, że Breck poznał 18-letniego młodego mężczyznę w sieci i pod jego wpływem bardzo się zmienił. Powiedziała, że obawia się o bezpieczeństwo swojego syna, ponieważ uległ on manipulacjom człowieka poznanego w internecie. Niestety policjanci nie zrobili zupełnie nic z tym zgłoszeniem, nie bardzo wiedzieli, jak je potraktować. Co gorsza, nawet nie wpisali nazwiska Louisa do systemu, żeby sprawdzić, czy taka osoba była na przykład wcześniej notowana w jakiejś sprawie, w sprawie jakiegoś przestępstwa. W tym momencie również koledzy Breka, którzy z nim grali, zaczęli być podejrzliwi w stosunku do Louisa, zupełnie jak mama Breka. Uważali, że chłopak coś ukrywa. Poprosili go o przesłanie swoich zdjęć, ponieważ jak wiemy, on nie miał prawdziwych zdjęć na swoim profilu. Powiedzieli mu, że nie wierzą już w to, że pracuje dla tajnych służb, że ma swoje firmy i proszą go o pokazanie, jak w rzeczywistości wygląda. No i wyglądało na to, że wreszcie uległ prośbom chłopców i wysłał im kilka zdjęć, jednak okazało się, że znowu są to nieprawdziwe zdjęcia, a fotografie te zostały przez niego znalezione w internecie i wysłane, przedstawił je jako swoje. Chłopcy prosili również o rozmowę na wideoczacie, ale cały czas odmawiał. Twierdził też, że nie posiada żadnych kont czy profili na portalach społecznościowych, chociażby na Facebooku, który przecież w 2013 roku był bardzo popularny wśród młodzieży. Chłopcy chcieli również, by Louis spotkał się z nimi w grupie, ale ten za każdym razem znajdował jakąś wymówkę, dlaczego nie może tym razem się z nimi spotkać. I z tego względu chłopcy uznali, że znajomość z Louisem ograniczy się wyłącznie do grania, bez wchodzenia w jakiekolwiek rozmowy na prywatne tematy. Zdystansowali się i postanowili nie kontynuować tej znajomości, a szczególnie alarmującym dla nich wydał się fakt, że kiedy zadawali Louisowi jakieś, powiedzmy, niewygodne pytania, to on natychmiast wycofywał się z dyskusji, wylogowywał się. Z czasem dwóch chłopców z tej grupy opuściło serwer, przestali grać. Potem odeszli następni, aż w końcu pozostał już tylko Breck i w tym momencie Louis miał już nad chłopakiem całkowitą kontrolę. Breck wchodził w te relacje coraz głębiej. Był do tego stopnia zmanipulowany przez Louisa, że ciągle mówił do swoich bliskich, co Louis sądzi na każdy temat. Działało to na zasadzie,
nie będę sprzątał, bo Louis mówi, że nie muszę, skoro nie robię bałaganu, nie będę chodził do kościoła, bo Louis mówi, że Boga nie ma. Louis został milionerem jako 18-latek, ja też zostanę, więc Breck, całkowicie zafascynowany starszym kolegą, traktował go jako autorytet w każdej dziedzinie. W grudniu 2013 roku mama Brecka postanowiła porozmawiać z Louisem i powiedzieć mu, że martwi się o swojego syna i nie chce, by Louis dalej nim manipulował. Chciała się również dowiedzieć, jakie plany wobec jej syna ma 18-latek, dlaczego nim manipuluje, jakie są jego intencje, ale rozmowa ta nie doprowadziła do żadnego rozwiązania, a kobieta była przekonana, że jej syn może być w niebezpieczeństwie w związku z tą dziwną przyjaźnią. Kobieta postanowiła również odebrać synowi wszystkie możliwości kontaktu z Louisem, dlatego przez ponad tydzień Breck nie miał dostępu do komputera czy też do telefonu i wyglądało na to, że kobiecie udało się odciąć syna od toksycznego kolegi. W czasie, kiedy się ze sobą nie kontaktowali, Breck znowu był miłym, grzecznym chłopcem i wyglądało na to, że wszystko wróciło do normy. W rzeczywistości Breck cały czas był w kontakcie z Louisem, ponieważ gdy tylko Louis dowiedział się, że mama zamierza odciąć Breckowi dostęp do internetu i do komputera, Louis zapobiegawczo wysłał Breckowi pocztą telefon komórkowy, dzięki czemu chłopcy mogli ze sobą SMS-ować i rozmawiać. Louis też poradził Breckowi, by udawał przed mamą grzecznego chłopca, by po prostu uśpić jej czujność i by dzięki temu kara szybciej się skończyła. I to okazało się rzeczywiście skuteczne. Mama wreszcie zgodziła się, by chłopiec znowu mógł korzystać z komputera i grać tak jak wcześniej, ale warunkiem było to, by nie kontaktował się już z Louisem i by w czasie gry korzystał z innego serwera niż wcześniej. Breck oczywiście zgodził się na wszystkie warunki matki, jednak Breck oczywiście kontynuował swoją znajomość internetową z Louisem. Jak już wspomniałam, mama zgłosiła swoje zaniepokojenie policji, ale oni niestety nie sprawdzili, kim jest Louis. W rzeczywistości okazało się, że Louis miał wcześniej problemy z policją, funkcjonował w policyjnych bazach danych. Louis Daines był wcześniej oskarżony o próbę gwałtu na 15-letnim chłopcu, a na jego komputerze znaleziono pornografię dziecięcą. Być może gdyby policjanci sprawdzili w systemie wcześniej nazwisko Louisa, mogliby zareagować wcześniej i wszystko, co wydarzyło się później, mogłoby nigdy nie mieć miejsca. Z drugiej strony też zastanawiam się, dlaczego nie został aresztowany wcześniej, dlaczego nie siedział w więzieniu, w jakimś zakładzie poprawczym, no nie wiem tego. Natomiast Louis w tamtym czasie przebywał na wolności. Na początku 2014 roku Louis powiedział Breckowi, że jest śmiertelnie chory i że wkrótce umrze. Dodał, że nie ma żadnej rodziny ani nikogo, komu mógłby przekazać swoje firmy i że wszystkie pieniądze, cały swój majątek, jaki posiada, przepadną. I wówczas Louis powiedział Breckowi, że wszystko, co posiada, może zapisać jemu, bo nie ma nikogo innego, komu by zaufał. Zaczął wówczas mówić do chłopca, że Breck musi do niego koniecznie przyjechać, zanim Louis umrze, ponieważ mężczyzna musi mu przekazać wszystkie informacje na temat tego, jak zarządzać jego firmą. No, twierdził, że boi się po prostu, że umrze, zanim Breck do niego przyjedzie. W lutym 2014 roku Breck wziął udział w międzynarodowej wymianie uczniów. Pojechał wówczas na tydzień do Hiszpanii, gdzie doskonale się bawił i był bardzo zadowolony z pobytu za granicą. Gdy Breck wychodził z domu, pożegnał się ze swoją mamą, oboje powiedzieli sobie, że się kochają, a mama była bardzo dumna z syna. Nie przypuszczała jeszcze, że widzi syna po raz ostatni. 15 lutego 2014 roku Breck powrócił do Anglii i z lotniska
odebrał go jego ojciec w towarzystwie trójki młodszego rodzeństwa Breka. Po odebraniu chłopaka z lotniska wszyscy razem pojechali do domu taty, gdzie mieli spędzić rozpoczynające się właśnie ferie zimowe. 15 lutego przypadał w sobotę, natomiast od 17 oficjalnie zaczynały się ferie. Louis cały czas pisał do Breka, mówiąc mu, że zostało mu coraz mniej czasu i że Brek powinien przyjechać do niego, że on przepisze na niego wszystkie swoje firmy oraz majątek. Naciskał na chłopaka, dlatego Brek poprosił tatę, by mógł pojechać 16 lutego w niedzielę do swojego kolegi i spędzić z nim dzień. Ojciec zgodził się, niestety nie skontaktował się z rodzicami rzeczonego kolegi, by potwierdzić wersję syna, po prostu mu zaufał. Tym bardziej, że w ostatnim czasie zachowanie Breka wróciło do normy. Z pewnością Louis poinstruował go, jak ma się zachowywać, żeby uśpić czujność rodziców. Brek dostał od Louisa maila z informacją o tym, co ma powiedzieć ojcu, żeby ten zgodził się na ich spotkanie. W mailu podał imię i nazwisko kolegi, do którego chłopak miał jechać. Powiedział też, że mieszka zaledwie kilka ulic dalej. Kolega ten miał się nazywać Edward Bly i mieć 14 lat. Louis polecił Brekowi, by powiedział ojcu również, że zawsze przecież spędza ferie w domu, a tym razem chciałby więcej czasu spędzić ze swoimi kolegami i taki pomysł bardzo spodobał się ojcu. Był zadowolony, że syn chciałby wyjść z domu, ponieważ ostatni rok spędził w zasadzie wyłącznie na graniu w gry komputerowe. O godzinie 7 rano 16 lutego po Breka przyjechała taksówka, którą zamówił dla niego Louis i opłacił ją. Przejazd taksówką, tyle kilometrów, musiał być bardzo drogi, dlatego tym bardziej Brek wierzył, że Louis jest bardzo bogaty, skoro stać go na to, by pokryć koszt przejazdu na tak długiej trasie. Brek początkowo nie miał zostać na noc w domu Louisa, umówili się, że spędzą dzień, ale po kilku godzinach wieczorem w zasadzie chłopak napisał do taty prośbę, czy mógłby zostać na noc. Powiedział, że świetnie się bawi z kolegą, że grają w gry, jedzą pizzę i chciałby zostać do rana. Ojciec pomyślał, że skoro syn dobrze się bawi, no to pozwoli mu zostać do następnego ranka. Dodam tylko, że jest nawet znana dokładna godzina, kiedy Louis zamówił pizzę i było to o godzinie 18:40 16 lutego 2014 roku. Następnego dnia rano ojciec zadzwonił do Breka, ponieważ chciał się dowiedzieć, o której godzinie syn wróci do domu. Chłopiec jednak nie odbierał telefonu i początkowo ojciec pomyślał, że być może syn chce dłużej spać, że może chłopcy poszli spać późno w nocy, ale czas mijał, a ze strony Breka nie było żadnego kontaktu, dlatego Barry Bednar skontaktował się z byłą żoną, której powiedział o niepokojącej sytuacji. O godzinie 11:04 Louis Dines zadzwonił na telefon alarmowy. Powiedział, że potrzebuje policji, grupy dochodzeniowo-śledczej do swojego mieszkania. Powiedział, że on i jego przyjaciel mieli sprzeczkę i tylko on jeden ją przeżył. Dyspozytorka dla pewności spytała Louisa, czy chodzi mu o to, że kogoś zabił, co chłopak potwierdził. Brek Bednar został zamordowany 17 lutego 2014 roku w dniu urodzin swojej mamy. Louis powiedział dyspozytorce, że dźgnął Breka nożem prosto w szyję od tyłu. Określił nawet, że mogło być to w okolicy pnia mózgu, a na koniec podciął koledze gardło. Louis w czasie tego połączenia nie okazał żadnych emocji, po prostu przekazał informacje o zbrodni bez cienia lęku, bez żadnego stresu, czy w ogóle bez jakichkolwiek emocji. Po prostu opisał przebieg zdarzenia i kilka minut później na miejscu pojawiła się policja. W mieszkaniu rzeczywiście znaleziono ciało zamordowanego Breka. W korytarzu mieszkania stały worki wypełnione ubraniami i różnymi przedmiotami. W łazience znajdowały się zatopione w umywalce
dyski twarde, telefony i inne nośniki danych. Wszystkie zostały zniszczone w taki sposób, że nie można było z nich odzyskać żadnych danych. W domu Louisa znaleziono natomiast laptop należący do Breka. Na szczęście laptop ten nie został zniszczony i twardego dysku laptopa należącego do Breka można było odzyskać dane, odtworzyć rozmowy między Louisem a Brekiem. Stąd dzisiaj znamy dokładne informacje na temat tego, jak przebiegała ta manipulacja ze strony Louisa. W mieszkaniu Louisa znaleziono bardzo dużo krwi, ale widoczne były też ślady usuwania tej krwi. Być może zabójca chciał początkowo w jakiś sposób ukryć te zbrodnie. Zdjął wszystkie swoje ubrania, które były we krwi, wziął prysznic, przebrał się i zanim przyjechała po niego policja, był już w zupełnie innym ubraniu. Po dokonaniu zbrodni Louis zrobił też zdjęcia martwego, zamordowanego chłopaka i przesłał je do dwóch kolegów Breka, których Louis również znał z gier online. Ktoś ze znajomych rodzeństwa Breka wysłał wiadomość do Sebastiana, do brata, że bardzo mu przykro z powodu tego, co stało się z Brekiem, jeśli to oczywiście prawda. Rodzina Breka zupełnie jeszcze nie wiedziała, co się stało, ale już zdążyło się o zbrodni dowiedzieć sporo osób, ponieważ Louis w jakiś sposób przekazał informacje do internetu, opublikował gdzieś też zdjęcia zamordowanego Breka i pochwalił się zbrodnią. Zatem wiele osób wiedziało o tej zbrodni, zanim informacja trafiła do rodziny ofiary. Louis został natychmiast aresztowany i zawieziony na komendę, gdzie został przesłuchany. W tym czasie na miejscu zbrodni zabezpieczano wszelkie dowody. Breck leżał w sypialni Louisa. Miał dokładnie takie rany, jakie wcześniej opisał w rozmowie telefonicznej Louis. Według lekarza Breck umarł bardzo szybko, ponieważ zostały mu zadane bardzo poważne rany. Prawdopodobnie umarł w ciągu minuty od zadania pierwszej rany, pierwszego ciosu. W workach, w których były brudne ubrania Louisa, znaleziono m.in. fragmenty taśmy klejącej. Policjanci są przekonani, że chłopak w momencie zabójstwa był po prostu związany taśmą, czy zaklejony taśmą. I zaprzeczało to słowom Louisa, który twierdził, że to Breck go zaatakował, a zbrodnia nie była zaplanowana, tylko doszło do śmierci w obronie własnej, bo tak właśnie opowiadał Louis. We krwi, która znajdowała się w sypialni Louisa, policja znalazła nasienie należące do Louisa i oznacza to, że w trakcie zabójstwa lub zaraz po nim doszło do wytrysku, czyli zbrodnia była motywowana seksualnie. Nie stwierdzono co prawda śladów gwałtu, choć według policji między Breckiem a Louisem doszło do zbliżenia. Jeśli nawet doszło do niego za zgodą Breka, należy pamiętać, że chłopak miał 14 lat. Louis mówił, że tego ranka Breck był w depresyjnym nastroju i miał samobójcze myśli. Według Louisa groził, że zabije jego lub siebie i wówczas Louis miał mu wyrwać z ręki nóż, ale Breck rzucił się na niego i doszło do jakiejś szarpaniny, w trakcie której Louis użył tego noża, jak twierdzi, w obronie własnej i dźgnął nim chłopaka w szyję. Po tym jak Breck został raniony w szyję, miał dalej walczyć z Louisem i dlatego powstały też kolejne rany. Jednak lekarze wykluczają, by po otrzymaniu tego ciosu w szyję, tego właśnie, który trafił w pień mózgu właśnie, by było prawdopodobnym, aby Breck był w stanie w ogóle jeszcze walczyć. Nie mógłby w zasadzie nawet stać. To był cios właściwie śmiertelny. Louis powiedział, że kiedy potem zaczęli walczyć, to właśnie w trakcie tej szarpaniny podciął Breckowi gardło. Mówił też, że próbował zatamować krew i ratować swojego kolegę. Po tym jak Louis zorientował się, że jego kolega nie żyje, poszedł wziąć prysznic i jak twierdzi, chciał popełnić samobójstwo, ale zdecydował, że odda się w ręce policji, by poddać się dobrowolnie karze. Pogrzeb Brecka miał miejsce dokładnie miesiąc po jego śmierci. 17 marca 2014 roku
w dniu 15 urodzin Breka. Proces zabójcy rozpoczął się 25 listopada 2014 roku, kiedy rodzina Breka zobaczyła Louisa po raz pierwszy. Byli bardzo zaskoczeni jego wyglądem. Chłopak miał wówczas 19 lat, ale miał twarz 12-letniego chłopca. Wyglądał młodziej niż jego ofiara. Przez cały czas w trakcie przesłuchań Louis mówił, że jest niewinny zabójstwa, ponieważ zabił Breka w obronie własnej. Natomiast na sali sądowej przyznał się do zbrodni. Jego obrońcy w dalszym ciągu twierdzili jednak, że Breck został zabity przez Louisa w obronie koniecznej. Uważali, że nie ma żadnych dowodów na to, że zbrodnia była zaplanowana. Nie zgodzili się z tym prokuratorzy i sędziowie. Otóż okazało się, że Louis kontaktował się z kilkunastoma nastolatkami, których wcześniej próbował zwabić. Czyli poza tym chłopcem ze Stanów Zjednoczonych było jeszcze kilkunastu nastolatków. Wszyscy jednak z czasem przestawali wierzyć w historyjki opowiadane przez Louisa i po prostu przestali nadawać się na potencjalne ofiary. Jedynie Breck Bednar wierzył w coraz to bardziej nierealne historie Louisa. W styczniu 2015 roku Louis został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wcześniejszego zwolnienia po 25 latach, czyli będzie mógł się ubiegać o wyjście z więzienia, gdy będzie jeszcze całkiem młodym człowiekiem, bo w wieku 44 lat. A samo pójście do więzienia mordercy nie skończyło ogromnego cierpienia rodziny, ponieważ Louis terroryzował rodzinę swojej ofiary zza krat. Jakimś cudem miał w więzieniu dostęp do internetu. Do dziś nie wyjaśniono tego, w jaki sposób udało mu się skorzystać z internetu w więzieniu. W każdym razie opublikował on w internecie post, w którym zamieścił szokujące informacje dotyczące zarówno samej zbrodni, jak i dotyczące też rodziny jego ofiary. Wiele z tych informacji miało być kłamstwem, ale rodzina Breka, kiedy dowiedziała się o tym, że taki post został opublikowany, zaczęli się bać, że oznacza to, iż Louis uciekł z więzienia i może stanowić dla nich zagrożenie. Louis Daines napisał nawet wiadomość do Chloe, młodszej siostry Breka, w której napisał, że wie, gdzie jest pochowany jej brat i że rozwali jego grób. Nie wiadomo zupełnie w jaki sposób to zrobił, ponieważ oficjalnie nie miał dostępu do internetu. Może ktoś dostarczył mu telefon lub ktoś po prostu opublikował wiadomości w jego imieniu. Policja nie zdradza szczegółów, jak do tego doszło. Posty, które zostały przez niego opublikowane, podobno nadal są w internecie i nie zostały usunięte. Powiem szczerze, że nawet ich nie szukałam, nie miałam ochoty na czytanie tych bzdur. Policja brytyjska twierdzi, że posty zostały umieszczone na amerykańskich serwerach i w związku z tym nie można ich usunąć. Mama Breka wie, że musiał je opublikować Louis, ponieważ posty te zawierają informacje, które tylko Breck i Louis mogli znać, czyli musiało to dotyczyć najprawdopodobniej właśnie szczegółów zbrodni. Rodzina Breka wyprowadziła się z domu, w którym mieszkali, gdy Breck żył. Przeprowadzili się do hrabstwa Kent, by rozpocząć tam zupełnie nowe życie. Założyli też fundację, która ma wspierać rodziców w ochronie dzieci przed przestępcami czyhającymi na nich w internecie. Chcą również wspierać młodzież, edukować ich na temat zagrożeń wynikających z poznawania ludzi przez internet. Mama Breka jeździ po Wielkiej Brytanii i rozmawia z dziećmi i z młodzieżą, opowiada im historię swojego syna jako przestrogę dla innych, a policja z Leicester zrobiła nawet film o tej historii i link do tego filmiku znajdziecie tutaj pod odcinkiem. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!